Czołem, witajcie, ja jestem Berka, moi drodzy, jak sami widzicie, jest tutaj ze mną Juli na jednym bloczku w Minecrafcie. Ty w ogóle wiesz, na czym to polega? Bo ty chyba nie grałaś nigdy w takie mapki, nie? Nie, nigdy na to nie grałam, no i boję się, że nie wyspać. No właśnie, to teraz słuchaj, akcja jest tego typu, że tutaj jak podejdziesz do krawędzi, patrz, musisz tutaj podejść, koniecznie musisz tutaj podejść. Nie, bo mnie zepchniesz. Właśnie mniej więcej... dzieje się coś takiego, kumasz? I ty spadasz i potem jest trochę lipa. Więc oczywiście ja tutaj rzucam bobrzdyla, bo tutaj normalnie gram sobie z bobrzdylem. A teraz idealnie stoisz na bloczku i teraz obszar, jaka tu jest jazda. To jest specjalna mapa, gdzie kopiąc tego bloczka, normalnie będzie on się cały czas regenerował. Co jest? Będą z niego wypadały różne... Uwilocze! Zabieramy go! Zabieramy go na wyspę! Szybko! Szybko, dawaj go! Dawaj go na wyspę! On leci do nas! On nie leci do bobrzdyla! Oj nie, bo robi wrażenie. Ale robi wrażenie, ziomy. Ja cię kręcę. Słuchaj, ogólnie tu jest moja wyspa i moi drodzy, my ją z Julii tutaj sobie rozbudowaliśmy. Znaczy ja Julii tam trochę dałem bloków, ona mi pomogła tutaj w rozbudowywaniu. Natomiast tutaj swoją wyspę ma Bobo. Więc ja ci teraz powiem tak. Ty sobie tutaj pochodź przez chwilę, popatrz co ma Bobo, bo my mamy... Jezus, Boże. Nie pytaj, dlaczego on tutaj ma tyle zwierząt. Nie, Jezu, przecież to jest po prostu tragedia jakaś. Dlaczego to są tak zamknięte? One po prostu muszą tak być. Ale ty zobacz, co tam Bobo ma na przykład ze świniami. A ja w tym czasie pokażę wam, jakie tutaj zaszły zmiany. Bo jako, że mnie nie było na serwerze, to Bobo sobie tutaj po prostu wyekspił. To teraz zrobimy na odwrót. No dobra, przede wszystkim słuchajcie, dobudowałem sobie tutaj coś takiego. Do tej pory mieliśmy tutaj ten jakby główny front i mieliśmy coś takiego. Dobudowałem to z lewej. Ale jak sami też pewnie zauważyliście, mamy tutaj jedną ciekawą zmianę. A mianowicie, gdybym chciał w bobrzdyla sobie postrzelać, to mamy także bambusy, przez które słuchajcie, strzały przechodzą. Więc bobrzdyl będzie ciężej miał mnie do trafienia. Patrz, jakbym sobie tutaj stanął w ten oto sposób, to ja go trafię. Natomiast on, jeżeli miałby przez taką małą szparę trafić, możemy zaraz tam pójść i wam pokażę. Wcale nie będzie za łatwo, a oczywiście jest to, słuchajcie, z dwóch tutaj stron. Do tego wszystkiego, gdyby tego było mało, słuchajcie, założyłem plantację kakaowca. Jakby nie do końca też wiem, po co mi tutaj w tym wszystkim kakao, ale być może będziemy robić ciasteczka, więc spoko, zawsze się to przyda. Oczywiście powiększyliśmy całą tą platformę, co teraz widać, zaraz do drzew przejdziemy, ale w tym oto, słuchajcie, miejscu specjalnie nie oświetlałem, aby mogły mi się tutaj w jakby cywilizowanych warunkach respić potwory. Fajnie by było zbierać strzały, bo ja właśnie, słuchajcie, strzały próbuję zdobywać od szkieletów. I tutaj właśnie w tym oto małym kwadraciku, chyba 6x6 czy 7x7, one mogą się respić, więc niech mi się tutaj respią szkielety i oczywiście dają mi strzały. Jest oczywiście farma, to słuchaj, teraz może zrobimy takie zadanie. Weź tutaj, pozbieraj farmę i spróbuj ją zasadzić na nowo. Niestety nie mamy wody, więc to jest trochę problematyczne, no ale, właśnie, jak szybko posadzisz od razu nasionko, tak od razu, aha, ono się zrobi. Rozumiesz? No więc spoko. I tutaj do tego wszystkiego, słuchajcie, jeszcze mamy drzewka. Te drzewka też oczywiście trzeba będzie pościnać. Mamy tutaj, słuchajcie, świerki i w te świerki chciałbym tutaj inwestować, bo wydaje mi się, że to by było całkiem spoko, gdybym ja miał, słuchajcie, u siebie drzewo świerkowe, albo bo używałby właśnie drzewa dębowego. Oczywiście wszystko jest też zrobione za pomocą mączki kostnej, no bo kiedy tutaj stawiasz sadzonkę i spamujesz cały czas, wiesz, jakby z mączką kostną, to po prostu się robi drzewo i tutaj się robi cały wielki mur z drzewa. Dobra, przerobię sobie to na deski. Tutaj też sobie to przerobię na deski. A! I w ogóle dostałem kaktusa, słuchajcie. Ze skrzynki udało mi się zrobić kaktusa, bo mam już 750 bloczków. Ej, ale wytłumacz, więc lecimy do 1000. No co jest, co jest, co jest? Jak to działa? Mogę iść tam do tej skrzynki? Ale jakiej skrzynki? No tej, co magicznie wyrzuca przedmioty? Nie, to nie jest tak, że ona magicznie wyrzuca przedmioty. To jest tak, że jak tutaj wykopujesz bloki, normalnie sobie kopiesz cały czas bloki, to co jakiś czas... jakim narzędziem? Tak, 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 no ale wiadomo, że lepiej kopać, no na przykład z glinę kilofem, bo to będzie szybciej. Ale co jak... O, diament, dawaj, wykop go. Będzie twój pierwszy diament, nice. Ale chciałem... O Jezu, aż sobie wyrzuciłam kilof. Masz tutaj kilof. Co jakiś czas wypada... Masz. Jakiś czas wypadają... No kurde, weź go ode mnie. No ja go nie chcę. Co jakiś czas wypadają skrzyneczki. Zaraz będę... O! Widzisz, jest skrzyneczka i patrz. Widzisz? W niej na przykład jest węgiel teraz tym razem. A ja na przykład dostałem tutaj kaktusa. A jeszcze w innej skrzynce miałem coś jeszcze innego. No i tak sobie tutaj normalnie zbieramy. Dobra. Ej, ale jak to działa? Dlaczego to się tak robi? No bo to jest specjalna mapka. O kurde! Nie! Zombie villagery! Nie, to jest tylko zombiakis, tylko z pustyni. Dobra, rozklepuję ich. Jezus Maria. Rozklepuję ich. Dawaj, klepiemy. Dobra, okej, okay, bo... Dobra, okej, okay. Jest wszystko pod kontrolą. Jest pod kontrolą. Dobra, to jest akurat dircik, więc też całkiem spoko. Można tutaj oczywiście kopać dalej. No i tak jak mówię, naszym planem jest to, aby w tym odcinku prześcignąć Bobo. Czy to się uda, słuchajcie? Nie byłbym taki przekonany, dlatego że jak sami widzicie, Bobo jest naprawdę strasznie rozwinięty, ale ja bym chciał sobie zrobić na pewno farmę, słuchajcie, teraz arbuzów i dyni. Co masz? Coś mam. Nie wiem, ale uciekło. Nie! Tylko nie pillagerowie!
mówię, nie, wypad mi stąd, wypad, oni są źli, oni są źli, oni są źli, wypad stąd. Dobra, całe szczęście przeżyliśmy. Dobra, Julii ma 30 bloków, ja sobie teraz dobiję, myślę, że 800 bloków bym sobie tutaj dobił, o piasek, idealnie pod kaktusa i zrobimy farmy. Słuchaj, twoje zadanie na teraz to zrobienie całej tej farmy zrobiłaś? Chyba zrobiłaś, nie? Nie wiem. Zrobiłam. Masz tutaj siekierkę i słuchaj, pocinaj te drzewa. Pocinaj tam te drzewa, które się znajdują. Ja dobijam sobie tutaj 800. Tak, tak, tak. Ja dobijam 800 bloków i lecimy w takim razie dalej. Bo musimy zrobić właśnie tutaj plantację i tak dalej. Wszystkiego innego, czego Bobo tutaj nie ma, albo nawet Bobo ma, żeby po prostu go tutaj dogonić. Dobra, wykopujemy tutaj sobie glinę. Z tej gliny w ogóle można by pobudować. O, diaks, nice, emerald nawet. Super nam się tutaj składa. Dobra, no to w takim razie, słuchajcie, podchodzę. I teraz tak, ile my mamy w ogóle diaksów, ile mamy emeraldów? No, 5 diaksów, tutaj 3 emeraldy, spoko. Mamy tutaj nawet żelazo, słuchajcie, do odebrania, więc żelazo tutaj odłożę. Nawet zbrojkę powoli można by robić. Ale sami widzieliście, że był tutaj villager i tego villagera koniecznie, słuchajcie, trzeba gdzieś zamknąć, na przykład tutaj w takiej furtce, aby po prostu mieć nad nim kontrolę, abyśmy mogli dać mu profesję, bo jeszcze nikt, słuchajcie, villagera nie ma. On się nazywa Fernando. Spoko, możesz mieć i na imię Fernando. Ważne, żebyś dawał dobre itemy, byczku. Tak czy inaczej, słuchajcie, ja teraz sobie na totalnej szybkości zrobię łódeczkę i spróbuję tego villagera zaraz tam, słuchajcie, przenieść, ale jeszcze muszę zrobić tam więcej furtek. Co ci się skończyło? A, siekierka ci się skończyła. No, dobra, to słuchaj, to w takim razie ja ci już tutaj daję, patrz, ciach. Dobra, zrobimy może z tego już na bogatości, słuchajcie, polecimy. Dam tutaj normalnie Julii, okej, w ten sposób, tutaj ciach. Dobra. I te sadzonki oczywiście potem zasadzaj w tamtym rządku, a ja będę musiał teraz tak wywalić, słuchajcie, na pewno tą furtkę i będę musiał tutaj postawić jakiś płotek, jak już wpuścimy tutaj villagera na łódeczce, więc teraz tak, panie villagerze, ja pana tutaj bardzo serdecznie zapraszam do środka, Fernando, dobra, i teraz zapylamy z tym villagerem. Ej, to, że my mamy villagera, to jest naprawdę spora przewaga, więc moi drodzy, lecimy, ja tylko szybko wam przypomnę, www.abraety, wpadajcie i zamawiajcie letnie kolory koszuleczek. Tak, jest już słoneczko za oknem, więc można oczywiście chodzić w krótkim rękawku, są granatowe koszulki, są zielone, różowe, żółte, więc wpadajcie i zamawiajcie www.abraety, pierwszy link w opisie, a ja tutaj wpuszczam, słuchajcie, villagera i teraz trzeba oczywiście go jeszcze zamknąć. Okej, zrobimy, słuchajcie, płotek tutaj dębowy, żeby już tutaj ładnie wszystko pięknie pasowało. Teraz w tym momencie zepsujemy, słuchajcie, łódeczkę. Okej, dobra, psuj to. No, zepsujesz? Ej, nie da się zepsuć tej łódki, no co jest? Chwila, moment. No, dobra, okej, padła. Spoczko, okej, jak masz mączkę, a nie masz pewnie mączki kostnej? No nie. Dobra, słuchaj, masz tutaj motykę, trzeba jeszcze tą farmę dorobić, bo tam widzę, że są jakieś 3 klocki rozwalone. Okay. I dodatkowo trzeba będzie porozmnażać zaraz jeszcze nasze wszystkie zwierzątka. Ale w tym momencie, słuchajcie, jeszcze muszę się zająć naszym villagerem, więc zrobimy tak. Tutaj damy, słuchajcie, mu jakiś po ukosie chyba mały daszek. Dobra, damy, słuchajcie, mu właśnie daszek, tak jak powiedziałem, żeby go tutaj jakieś zombiaczki nie porozwalały. Więc ej, ale zrobimy ty się teraz, mówisz, tak, że Bobo ma ściśnięte zwierzęta, a te swoje kurczaki tutaj, to co to jest? No nie, no, nie są naj... Nie! Fernando, nie wychodź! Kurde, bele! No, Fernando, ty lamusie! Jeszcze do krów poszedł, nie! No, zaraz jak ja cię, Fernando, wezmę i rozklepię, no naprawdę, co za pajac z niego, nie wierzę w tego Fernando, zaraz go wyrzucam. Ale teraz go trzeba wepchnąć tam. No czekaj, ja to zaraz zrobię, tylko muszę mu przygotować miejsce, ja mu takie miejsce do życia przygotowałem, nie wierzę w ty. Dobra, Fernando, słuchaj mnie teraz poważnie, ja ci tutaj otwieram, ty wychodzisz, krowa cię nawet wypycha, nawet krowa cię wypycha, wychodź Fernando, bo zaraz nie, o, dobra, no i super. I teraz tak, ja biorę łódeczkę i teraz Fernando zapraszam w takim razie do środka, tutaj opatrz, idealnie, ciach, dobra. Nie. I wlatujemy tutaj na pełnym speedzie. Okej, spoko, gdzie jest mój płotek? Dobra, tu jest mój płotek, więc teraz otwieramy mu tą łódeczkę. Okej, dobra, i Fernando, zostań tu najlepiej w ogóle stąd. Ej, on wygląda? Nie wychodź. No co? Fernando, dobrze wygląda. Obrażony. No trochę tylko obrażony. Zaraz damy mu profesję i w ogóle już będzie klasa. Naprawdę będzie spoko. Okej, to teraz tak. Weź nasionka i tymi nasionkami, słuchaj, zrobimy taką akcję, że rozmnóż te kurczaki, a sianem rozmnóż krowy. Tak, dokładnie to musimy teraz w tym momencie zrobić. Nie, ale te krówcie muszą być większe. I teraz tak, słuchajcie, my mamy tutaj dynię, więc dynię na pewno możemy zrobić, ale ja nie miałem melona, bo fajnie by było też mieć tutaj tej farmy melonu, więc można by to ewentualnie, słuchajcie, bobrzdylowi podkraść, ale my zrobimy farmę, słuchajcie, w tym oto miejscu. Okej, tutaj te krówki trzeba będzie, no właśnie, porozmnażać, więc dobra, rób to dalej, a ja sobie ogarnę kolejną siekierkę. Dobra, dobra, większe ogrodzenie, ale tu gdzie?
to do tyłu możesz zrobić. Co? Możesz zrobić im po prostu ogrodzenie, jak tam chcesz, spoko, a ja w tym momencie ogarnę tutaj tą farmę. Okej, to słuchajcie, tutaj dla Julki przygotujemy właśnie płotki, żeby ona w ogóle mogła zrobić jakąś większą zagrodę dla tych zwierząt. Okej, weźmiemy sobie tutaj. Wystarczy ich? Myślę, że wystarczy. Dobra, masz 49 płotków. To możesz troszeczkę to jakoś rozbudować, tylko nie pomieszaj tych zwierząt, please, ze sobą, żeby one nie były jakoś tak pomieszane. Będzie można, wiesz, co zrobić? Ej, tak teraz pomyślałem, patrz, co zrobimy. Tutaj otworzę, żeby kurczaki przeszły na tą stronę i wtedy będzie można im jeszcze troszeczkę to powiększyć w takim razie. A ja zajmę się, tak jak już tutaj mówiłem, właśnie tą farmą, słuchajcie, dyni. Tak, myślę, że tutaj moglibyśmy sobie faktycznie farmę dyni jakąś zrobić, więc wrzucimy sobie tutaj dircika. Okej, z tej strony będzie, dobra, dirt. I teraz tak, aha, dynia też musi chyba wyrosnąć na dircie, więc po tej stronie też powinien być dirt. Tutaj też po tej stronie powinien być dirt. Okej, więc walniemy sobie. Nadal jest krówcin małym. No dobra, więcej zaraz zrobimy. Patrz, jak tutaj przepniesz wszystkie te kurczaki. No dobra, panie kurczaki, ja naprawdę nie chcę panów tutaj, że tak powiem, atakować, ale musimy się tutaj dogadać. O, musimy się tutaj dogadać. Dobra, tutaj znaleźliśmy, słuchajcie, więcej miejsca dla klówek, więc całkiem spoko. I teraz tak, tutaj, słuchajcie, będą dynie, tutaj też będą dynie, czyli tak, tutaj przechodzi środkiem. Okej, dobra, to potrzebuję, słuchajcie, jeszcze wydaje mi się, że motyki. Tak, słuchajcie, walniemy sobie teraz motykę, więc tutaj zrobimy sobie ciach, tutaj zrobimy sobie ciach i słuchajcie, jak Bobo tylko wejdzie na ten serwer i zobaczy, jak my jesteśmy szybko rozwinięci, to naprawdę, naprawdę on będzie miał wtedy źle. Dobra, robimy sobie teraz tak, tutaj sobie tutaj w takim razie hodujemy i tutaj oczywiście będzie kolejna grządka. Uciekł kurczak! I tutaj... Jak uciekł kurczak? Miało nic nie uciekać. Tu jest. Ale miało nic nie uciekać. To ja nie wiem, jak to ucieka w takim razie, ale niech będzie. Tutaj powoli, słuchajcie, te drzewka wyrastają, więc całkiem spoko, niech one się robią. W ogóle tutaj jest jeszcze miejsce, słuchajcie, na inne rzeczy. Co ci się tam stało? Kurczak uciekł do krów, no ja nie mogę. Dobra, tam jednego kurczaka możemy rozwalić, no nie? Ale teraz w takim razie, wiesz, co sobie pomyślałem, że w ogóle te kurczaki można by przenieść jeszcze gdzieś dalej. Na razie możemy dać je tutaj, niech one sobie tutaj przejdzie, okej. A te krowy, tym krowom też można by w ogóle podmienić podłoże, więc zaraz to też sobie zrobimy, ale w tym miejscu, słuchajcie, chciałbym jeszcze zrobić farmę kaktusów. Dokładnie tak, tylko niestety nie mam jak się udać pod spód tej wyspy. Więc te bloczki, słuchajcie, kaktusowe będą musiały, no niestety, ale stać tutaj. Tylko może dla samej symetrii, słuchajcie, byśmy jeszcze zrobili tak. Aha, bo widzę, że tutaj w ogóle nie zachowałem. Nie, czekaj, zachowałem symetrię. Jest to dwa bloki? Okej, jest to dwa bloki, więc całkiem spoko. To tutaj zrobimy dokładnie tak samo. I teraz weźmiemy kaktusa i oczywiście je tutaj ładnie, pięknie zasadzimy. Mamy tutaj całkiem sporo miejsca. No i teraz krówcie mogę rozmnażać. Tak, możesz rozmnażać. W ogóle, tak jak mówiłem, tym krowom na pewno trzeba będzie wymienić podłoże, bo ten cobblestone nie przejdzie. Ale na razie zostawmy to tak, jak tutaj to wygląda. Kurczaki, a teraz się tak, tutaj patrzą, to zrobi nie? się na to, tutaj zrobi się to na to, spoko, mamy to mniej patrz, więcej ogarnięte. No tak, no bo one podchodzą, jak masz tutaj jakieś tam, wiesz, no ziarenka, no nie? No, ale ja chciałem jeszcze zobaczyć, słuchajcie, jedną rzecz, jak ja sobie tutaj podejdę i będę normalnie u Bobo i chciałbym celować w Aberkę, o kurde, ej serio, teraz z tymi bambusami to naprawdę nie jest takie łatwe. Mnie się wydawało, że to naprawdę, słuchajcie, wcale nie jest takie mocne, ale te bambusy robią tutaj robotę, patrzcie, tutaj tak samo. To jest kolejna jakaś tam, aha, tutaj to już w ogóle, słuchajcie, strasznie ciężko. Ej, naprawdę, Bobo ma tutaj sporo problemów, aby do mnie strzelać. Normalnie tutaj tak samo, słuchajcie, się robi problem, no nie? Więc, no, ej, creeper, wydaje mi się, że jest całkiem okej. O kurde, tylko nie, no, co tutaj robi creeper? Ale jak on się tutaj zrespił? Którędy on się niby tutaj zrespił? W ogóle, creeper może się przydać... No, wyszedł przez płotki. Ale gdzie on się stworzył? No. Brakuje światła. No. Gdzie on się niby stworzył, bo nie wydaje mi się, aby tu gdziekolwiek on mógł się stworzyć. No chyba, że w tym miejscu. Chyba, że słuchajcie, on mógł się zrespić gdzieś tutaj, bo patrzcie, tutaj jest faktycznie całkiem ciemno, więc pomyślałem sobie o tym, że możemy dorzucić tutaj pochodnie, słuchajcie, na środek tego, ale tego może być też trochę za mało, więc ewentualnie, słuchajcie, wezmę weźmiemy tego tutaj, ciuciusia? Tak, tego kota? No można by go zaraz wziąć, można by w sumie tego kota zaraz wziąć, ale ja sobie jeszcze pozwolę, słuchajcie, właśnie doświetlić tutaj. Tutaj w takim razie jest na każdym krańcu i dodatkowo, słuchajcie, na sam środek. Wydaje mi się, że w tym odcinku naprawdę, słuchajcie, mega rozwinęliśmy naszą wyspę, więc dolatujemy powoli do Bobo. Wy subskrybujcie kanał najlepiej z dzwoneczkiem i oczywiście wpadajcie na sklep www.abraity, kozackie koszuleczki, bluzy, plecaki i wiele więcej, a ja wam życzę dobrego dzineczka, eleczko i pu!